Dzisiaj kolarstwo wraca na Stadion Śląski po długiej przerwie, bo 50 lat temu wielki finisz etapu wyścigu pokoju przy 80 tysiącach ludzi. Później już kolarstwa na Stadionie Śląskim nie było. Dzisiaj pokazujemy, że po przebudowie, po renowacji, po odnowie Stadion Śląski jest też gotowy na przyjęcie kolarzy. Jest to Kolarska Liga Mistrzów, czyli emocji sportowych nam nie brakuje, będą do samego końca, ale przy okazji sportu promujemy Polskę. Mówimy o Polsce, akurat ten rok jest wyjątkowy dla nas, mamy stulecie odzyskania niepodległości, mamy 90. urodziny Tour de Pologne, no i pokazywanie takich miejsc jak nasz stadion tutaj, Stadion Śląski, historia polskiego sportu, przy okazji Tour de Pologne na cały świat mówi, że mamy tak piękne obiekty, że Polska jest bardzo dynamicznym, pięknym krajem. Warto to promować. Dzisiaj jest trzeci etap, jeszcze na pewno powalczą na tym etapie sprinterzy. Jutro już wjeżdżamy w pierwsze góry z etapem do Szczyrku, gdzie będziemy dwukrotnie przemierzać podjazd pod Salmopol, pod Zameczek, także już jutro na pewno nastąpią pierwsze rotacje. Kolarstwo to jest moja pasja, jazda na rowerze. Oglądam wszystkie te tury. Żałuję tylko, że nasz tur nie ma więcej etapów, tak jak Tour de France, czy Giro, czy Vuelta. Powinien mieć więcej i powinni Polskę pokazać jeszcze w innych rejonach.